Jeszcze niedawno przynoszenie pracy do domu było zdecydowanie w złym tonie, ale wszystko się zmieniło. Jak? Zobaczcie. Coraz częściej zdarza nam się pracować w domowym zaciszu niż wychodzić do biura, a nasze mieszkania stają się przestrzenią do codziennej pracy. O tym, jak zaprojektować dobrą przestrzeń do home office i jak ją zbalansować, żeby nie zaburzyła naszego domowego życia, porozmawiam dzisiaj z dr. Paulną Zwolak-Nowak, architektką wnętrz. I współtwórczynią Studio Projektyw. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, dobra, witam Cię Pawełino serdecznie w naszym podcaście. A jak to wygląda u Ciebie? Jak zachowujesz ten balans pomiędzy pracą a domem? No i czy zerzysz się też pracować z domu? Wiesz, co będąc architektem wnętrz, wydaje mi się, że bardzo ciężko jest zachować ten balans pomiędzy pracą a życiem w domu. E, zwłaszcza jak ma się męża architekta również, więc, e, więc, więc wydaje mi się, że to jest jakby w naszym przypadku dość ciężkie i oczywiście zdarza nam się pracować w domu. E, ja bardzo sobie cenię pracę w biurze i możliwość wyjścia do biura, e, natomiast oczywiście zabieram tą pracę ze sobą do domu e, i, e, i też mamy w domu jakby wyznaczone miejsce do tej pracy, ale przyznam ci się szczerze, że bardzo często zdarza nam się pracować po prostu przy stole w jadalni. Bo po prostu jesteśmy spragnieni tego, tego, tego domowego, domowego ciepła i, i, te, i tej atmosfery w domu. Myślę, że wiele osób ma tak jak ty, bo te zawody zaczęły teraz być takie, że właśnie dają nam możliwość pracy w domu. I niejednokrotnie właśnie potrzebujemy urządzić sobie tą przestrzeń, właśnie, która będzie i domowa, i biurowa. Jak zacząć w ogóle projektowanie takiej przestrzeni? No co zwracać szczególną uwagę? Wiesz, co powiem Ci tak, że jako architekt wnętrz ten, zauważyłam, że jakby ten trend, ta potrzeba, bo ciężko nazwać to trendem, myślę, że ta potrzeba wydzielenia tego miejsca do pracy w domu zaczęła być bardzo widoczna właśnie w momencie, kiedy zaczęła się pandemia. Też wtedy był taki widoczny, przynajmniej u mnie dość, dość duży boom, bardzo dużo młodych ludzi kupowało mieszkania. Często to były młode małżeństwa, które właśnie pracowały bardzo często w branży IT. I tak naprawdę jedną z wytycznych, głównych wytycznych, które padały na pierwszym spotkaniu, to była właśnie konieczność wydzielenia tego miejsca do pracy w domu, tego home office'u. I zawsze jakby musieliśmy się z tym mierzyć, nieważne czy to było mieszkanie, które miało 40 m2, czy to było mieszkanie, które miało 60, 70, 80 m2, gdzie mieliśmy ten dodatkowy pokój do, 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 do zaprojektowania tego home office'u, a często było tak, że tego miejsca nie było i musieliśmy kombinować na różne sposoby. No właśnie, to bo zrobić? to, to jaki jest metraż jednak ma bardzo duże znaczenie, tak, prawda? Bo dokładnie. jednak, jak jesteśmy w stanie dodatkowy pokój wydzielić, to jest nam dużo łatwiej oddzielić tą, tą strefę prywatną od służbowej. W takim razie, jak zaprojektować taką przestrzeń, żeby była i biurowa, i domowa w takim właśnie małym mieszkaniu, jak zrównoważyć to, żeby ta praca nie przeplatała się jednak z tymi naszymi domowymi obowiązkami i przyjemnościami, na no tym takim spokojem, który mamy w domu. Tak. Wiesz co, to też wszystko zależy od, wydaje mi się, wytycznych inwestora, ale też od, ich, od jego ich świadomości, a czasem jest tak, że naszą rolą jako architekta wnętrz jest uświadomienie inwestorom pewnych rzeczy, bo no, u mnie zdarzały się, się takie sytuacje, gdzie inwestor zakładał, że miejsce do pracy będzie miał w sypialni, że w sypialni będziemy wydzielać miejsce do pracy. I ja bardzo starałam się jakby tego unikać i próbowałam inwestorowi wytłumaczyć, że to nie jest dobry, jakby dobry pomysł, bo sypialnia jest miejscem do snu, do odpoczynku, do relaksu, natomiast praca jest, powinna odbywać się w innym pomieszczeniu. Yy, i Tutaj na początku zawsze, jak zaczynamy pracować z inwestorem, to robimy właśnie ten wywiad. Musimy też poznać tę specyfikę jego pracy. Najczęściej jest tak, że, że faktycznie w tym momencie te home office projektujemy dla osób, które pracują w branży IT. Przynajmniej moich, jakby bardzo duża część moich klientów była takimi pracownikami, i w sytuacji, kiedy mieliśmy do wydzielenia tę ten, ten, przestrzeń do pracy w małym mieszkaniu, i takich mieszkań jakby. Zdarzyło mi się robić dużo, bo to na przykład często były mieszkania dla singli, gdzie mieliśmy salon z kuchnią, sypialnię i łazienkę. Um, więc ta, ta sypialnia to była tą taką przestrzenią, ja trochę nazywam przestrzenią sakrum w domu. Mhm. E, natomiast właśnie w tym, tej przestrzeni salonu, salonu z kuchnią próbowaliśmy wydzielić te, to, ten. To, ten home office. Czasami udawało nam się wydzielić mm, pewnego rodzaju, za przeszkleniem, powiedzmy, jakieś pomieszczenie, a czasem było tak, że, ym, że po prostu w zabudowie meblowej wydzielaliśmy pewne, pewne elementy, pewne części. Czasami udało nam się je na przykład całkiem zasłonić frontem i to po prostu było miejsce ym, takie biurko chowane w szafie. Ym, też zawsze starałam się klientom. Ym, jakby, y, podsunąć ten pomysł, że faktycznie to jest dobre rozwiązanie, bo czasami y, klienci gdzieś y, próbowali zaburzać sobie tą przestrzeń do pracy i, i faktycznie y, chcieli pracować przy stole w kuchni, o czym ja przed chwilą wcześniej mówiłam też, ale y, ale jakby to, to jakby no my na stałe pracujemy powiedzmy, w biurze, a, a po godzinach pracujemy w domu. E, więc y, jest dużo czynników, które wpływa na to, jak my tą, tą przestrzeń zaaranżujemy, ale, y, ale jest to y, jedna z głównych wytycznych ostatnio, jeśli chodzi o projektowanie, projektowanie wnętrz mieszkalnych. Mm -hmm. Ten wywiad, o którym wspomniałaś, który jakby rozpoczyna to tak. projektowanie, e, z tego co wiem, Twój doktorat też skupiał się na tym właśnie, żeby. Em, Znaleźć tą e, równowagę człowieka z otoczeniem, tak? czyli, żeby znaleźć ten taki złoty środek, czego on tak naprawdę potrzebuje, i jak zaprojektować przestrzeń wokół niego, która będzie odpowiadać jego potrzebom i, i, i temu, jak żyje na co dzień, prawda? Tak. Y, jakby ja, w całym, ja w swoim doktoracie badałam relację człowieka z otoczeniem wpływ doświadczeń na odczuwanie przestrzeni. Jakby w wpływ kultury, jakby szeroko, roz, jakby szeroko mm, analizowałam też jakby całą proksemikę, ale to jest bardzo złożony jakby proces i to jest bardzo dużo czynników. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ka każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek jest jednostką, która ma swoje doświadczenia, która ma swoją kulturę, wywodzi się z różnych jakby kręgów kulturowych, nawet w Polsce. Um, I to jest y bardzo ważne, żeby, y żeby raz, że to uszanować, a dwa też my, jak my zaczynając projektowanie, stajemy się trochę psychologami. Tak. I jakby naszym zadaniem jest też rozpracowanie tej psychiki tego przyszłego użytkownika danej przestrzeni, którą projektujemy. To nie jest łatwe zadanie, ale na samym początku musimy jakby dużo czasu poświęcić właśnie na poznanie tego, tego przyszłego użytkownika tej przestrzeni, poznanie jego potrzeb, bardzo często nieuświadomionych potrzeb. Okay. I jakby właśnie ten wywiad, który na początku prowadzimy, te rozmowy, spotkania z inwestorem, właśnie są po to, żebyśmy poznali jego, jego wrażliwość, jego schemat dnia, jakby rodzaj pracy, którą prowadzi hobby, które posiada. Jakby to są bardzo ważne czynniki, których nie możemy pominąć. I jeżeli my poznamy jakby, jakby całą tą taką psychologiczną stronę, tą część tego użytkownika, no to wtedy będziemy w stanie zaprojektować, poprowadzić tą przestrzeń tak, żeby, żeby stała się dla niego właśnie tym domem, w którym jest w stanie. jakby Znaleźć ten balans, ten, ten taki work-life balance, y, który jest dość, dość modny ostatnio, to hasło. Yy, I właśnie na przykład ja uważam, że yy, oświetlenie jest jakby idealnym tutaj yy, narzędziem do tego, żeby właśnie yy, tworzyć te atmosfery we wnętrzu, żeby jakby yy, razem z oświetleniem yy, ten, ten nasz yy, harmonogram dnia on się po prostu wypełniał i, i jakby wypełniał się w zgodzie z naszym, powiedzmy, wewnętrznym zegarem biologicznym. Mhm. No właśnie i tutaj pewnie wchodzą w grę jakieś strefy konkretne, które Dokładnie. powinniśmy wyznaczyć i to oświetlenie do tych stref dopasować. Jak to zrobić? Jak, zwłaszcza jeżeli właśnie mówimy o tym homofisie, tak? Czyli, że jednak do pracy potrzebujemy innego oświetlenia, a do codziennego życia, do, do odpoczynku, do relaksu, do snu potrzebujemy zupełnie czegoś innego. Dokładnie. Czy wiesz co? Ja na początku zawsze, jak projektuję, to yy, zaczynam od tego oświetlenia takiego. Yy... Oświetlenia ogólnego, tak zwanego. Czyli oświetlamy pewne ciągi komunikacyjne, oświetlamy strefy robocze, musimy mieć dobrze doświetlony korytarz, wszystkie przestrzenie, gdzie mamy szafę, żeby nie było sytuacji, że otwieramy szafę i mamy ciemno, bo, bo, bo nie wiemy, nie widzimy, co tam jest w środku. Eee, oświetlamy dobrze kuchnię, w momencie, kiedy jakby z niej korzystamy, z niej jakby ją użytkujemy, oświetlamy również dobrze łazienkę. Mm, i, to, I od tego zaczynamy. I później zaczyna się jakby cała. To taka przyjemna, przynajmniej dla mnie część szukania e, tych atmosfer właśnie we wnętrzu, szukania tego klimatu we wnętrzu i takiego e, właśnie myślenia wnętrzem m, przez oświetlenie tak naprawdę, ponieważ zastanawiamy się, jakie oświetlenie, którą lampę e, albo który zespół lamp w danym okresie, w, jak w danym m, czasie w ciągu dnia. Wie, po południa, wieczora będzie, będzie użytkował mieszkaniec. I, I wydaje mi się, że to też jest bardzo ważna kwestia, żeby umieć tak zaprojektować to oświetlenie i jakby z szacunkiem do, do tego użytkownika, żeby mu było, jakby, jakby dobrze, się, dobrze się użytkowało tą przestrzeń, Um, i żeby właśnie miało to też oświetlenie do pracy, tak, żebyśmy nie zapominali o tym, że ta przestrzeń tego home office'u e, musi być dobrze doświetlona. E, jeśli chodzi o przestrzenie e, domowe... Wydaje mi się, że ciężko by było uzyskać nam tą, 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 yy, tą barwę 4000 kelwinów, która, yy, która jakby jest obowiązującą barwą mhm. w przestrzeniach biurowych. No Jednak jesteśmy w domu i to oświetlenie domowe to jest zazwyczaj około 2700 kelwinów, ewentualnie 3000 kelwinów. Czyli mhm. to jest ta yy, barwa biała, tak zwana ciepła, ale bez poświaty żółtej. Mhm. Yy. I e, to też zależy tak naprawdę od indywidualnych wytycznych inwestora, bo czasem jest tak, że inwestor sobie zażyczy, że faktycznie on, kiedy musi się skupić, to musi mieć to oświetlenie mocne, ale z doświadczenia jakby mogę powiedzieć, że częściej są to oświetlenia jakieś właśnie ym, oczywiście doświetlające nam blat, ale blat roboczy. Ale nie, nie w sposób taki faktycznie jak, jak, jak w biurach. No właśnie, a czy klienci mają zazwyczaj świadomość tego, że to oświetlenie powinno być zróżnicowane w domu? Czy, czy raczej trzeba im podsunąć to i jednak przekazać tą wiedzę, że, że to nie jest tak, że ta lampa im się podoba i ona powinna tu wisieć, tylko jednak, właśnie, że to musi być wszystko zaprojektowane właśnie zgodnie ze sztuką? Tak. Wiesz co jest, jakby, wydaje mi się, że jest pół na pół. Jest, jest część inwestorów, którzy przychodzą do mnie i jakby sami świadomie jak wiedzą, czego chcą, wiedzą, że dla nich to oświetlenie jest bardzo ważne i zaznaczają, że lubią boczne oświetlenie, lubią to właśnie oświetlenie takie wyciszające i takie jakby e, zamykające dzień, e, r, jakby hmm. z różnymi rytmami. Natomiast są, są inwestorzy, którzy są zupełnie jakby tego nieświadomi i właśnie rolą architekta wnętrz jest to uświadamianie go, to, o czym też wcześniej mówiłam, jeśli chodzi o to takie te nieświadome potrzeby inwestora. Mm -hmm. I Naprawdę jest to dużą satysfakcją, kiedy uda się faktycznie do czegoś przekonać tego klienta, uświadomić go o czymś i on jakby też później to docenia. I, I na przykład się okazuje, że dane oświetlenie, które zaprojektowaliśmy, które jest na przykład oświetleniem stricte klimatycznym, które właśnie jest oświetleniem, które sobie świecimy wieczorem, kiedy już jakby skończymy pracę i potrzebujemy, żeby nasze zmysły, nasze emocje, nasza głowa się wyćwiszyły i, i, i jakby przygotowały do tego snu. Yy, I w momencie, kiedy właśnie jakby on pozna tak naprawdę to oświetlenie i, i dowie się, że, że faktycznie o super, można tak funkcjonować mhm. w mieszkaniu i, i fajnie, że, że, że takie oświetlenie mam yy, i jakby to, to wtedy jakby mamy taką satysfakcję, że udało nam się faktycznie zmienić to życie inwestora yy, czymś takim może prozaicznym dla niektórych, ale dla według mnie nieprozaicznym, czyli oświetleniem. I na przykład tutaj też fajnym przykładem może być to oświetlenie, które na przykład robimy w Łazience. Często jest tak, że oświetlenie w w wielu miejscach jest tak mocno, jest po prostu bardzo mocne, bo tam musimy się malować, tam się mężczyźni golą. A zapominamy często o tym, znaczy my jako architekci staramy się o tym nie zapominać, mam nadzieję, ale, ale inwestorzy nie mają tej świadomości, że, że faktycznie tak naprawdę ta Łazienka jest tą taką naszą jedną ze stref relaksu w domu. I Dokładnie za pomocą oświetlenia możemy tą atmosferę tego, tego wnętrza wykreować. E, przykładem tutaj może być oświetlenie, które zapala nam się w nocy na, na czujnik ruchu, to jest jakaś delikatna lampka, delikatne oświetlenie ukryte, rozproszone, e, które nie rozbudzi naszych zmysłów w nocy, y, a delikatnie nam po prostu oświetli tą, y, tą drogę do łazienki. No, z tą łazienką ty. to ja też właśnie mam problem u siebie tak, w mieszkaniu, tak. więc powiem Ci, że dałeś mi, dałeś mi dużo do myślenia e, i bardzo Ci dziękuję, bo ja sama też mam home office w domu e, i myślę, że teraz moja głowa po prostu pełna, pełna jest pomysłów, jak e, przerażować moją przestrzeń domową, żeby faktycznie były te strefy zachowane, o których mówiłaś. E, bardzo Ci dziękuję, dziękuję za tą rozmowę. E, naszym i Waszym gościem była dr Paulina Zwolak-Nowak, architektka Wnętrz. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również. Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na stronę poznajmaxlightcompl podcast. Zapisz się do newslettera i nie przegap kolejnych odcinków. Do usłyszenia.